Witam was tutaj, cześć, czem Abizanasz. Zapraszam was na pierwszy odcinek z Minecrafta na PS4. No i tak, dziś zaczniemy sobie dosyć łatwo. Tak, to jest jeden mój świat z PlayStation Vita. Dziś zagramy sobie tylko rozpoznawczo, czyli samouczek włączymy. Przejdziemy go tam, no i sobie pochodzimy. I już pewnie ankieta się pojawiła i pytanie jest do was. Czy, a zaraz przeczytam, jak sobie spiszę, czy Minecraft... Przecież czy mamy stworzyć swój własny świat na Minecrafta, czy mamy przejść na przykład cały ten świat minecraftowy w samouczku? No, więc zagłosujcie, będziemy wiedzieć wtedy co i jak. Dobrze. Tak, chcemy kontynuować. Wiem, możemy sobie chodzić. Zupełnie jak sprint. Dobra. Czemu nie mogę wypłynąć? To jakaś nowa funkcja Minecrafta? Nie można wpływać? Telefon. Marudzisz mi tutaj, więc ja cię tutaj wyłączę, ptacz. Tryb cichy. Aby wydobywać. Dobra, świetnie. 4 bloki drewna. Brzmi dosyć łatwo. Muzyka będzie z Minecrafta. O! Dostałem pierwszy trofeum. Zdobycie drewna. Nie grałem jeszcze tutaj w ogóle, ręcznie. I jednocześnie z tą serią pojawia się też nowa seria z Minecrafta, a mianowicie Minecraft Redstone, czy jakiś tam tak. Też moje niedługo się pojawi. Dobra. Dawaj. Okej, okay, czyli tak jak na trójce. Tak, i od razu, świetnie, wiem jak z niego korzystać. Od razu mam do was pytanie, tutaj widzicie mój kursor. Co to jest? Do czego to się przydaje? Pytanie w komentarzu, odpowiedzcie mi na to, bo naprawdę męczę się z tym od tej aktualizacji tutaj w Minecrafcie i mnie to denerwuje. Co innego, mamy tutaj mapę, czemu jej nie otworzyliśmy? O, ja gadałem już w Minecrafta, ale przejdziemy tu. Dobra. Jeżeli stracisz trochę zdrowia, twój wskaźnik, no to wiemy. Musimy jeść. Trzymaj jedzenie w ręku. Okej, dobra, zjedzmy. I mamy tworzenie. Swoją drogą ten interfejs jest dosyć nowy jak dla mnie. Tak, wiem jak z niego się korzysta. Zróbmy sobie drewno, zróbmy sobie warsztat. O, bo tutaj mamy już... O, kolejny. Kolejne trofeum. Sio. Sztandary. Mamy tutaj takie rzeczy. Jak ja grałem w Minecraft, to nie było jeszcze skrzyni z pułapką. No, to było jeszcze PlayStation 3 tylko było. No i tego też nie było. Ogólnie było bardzo mało rzeczy wtedy. Aż sam się dziwię, że wtedy grałem. No dobrze, ale zaczynamy dopiero teraz. Dobra. Dawaj, umieść. To jest warsztat, wiem. Dawaj, kolejne części samouczka, bo muzyka się już wcięła i... Robi się dziwnie. Nie widzę, co jest napisane. Dobra. Świetnie. Dobrze, już zróbmy go cały. O, celownik. Świetnie. A, pewnie będziemy mieli zrobić wszystko. Dobra. Czyli co? Łopata. To. To. I to. Dobra. 8 bloków. No to tu widzę coś. Jedziemy. To jest fajne, kiedy pierwszy raz grałem Minecrafta, oczywiście włączyłem sobie tryb kreatywny. No i jak włączyłem pierwszy raz tryb zwykły, w ogóle wtedy nie miałem jeszcze żadnych trofeów, no bo na trybie kreatywnym trofea się wyłączają. Pierwsze co zrobiłem, to było bardzo dziwne. Nie wiedziałem, że jest potrzebny kilo do wydobywania.
Okej, okay, dobra, mamy piecyk. Umożliwia przytapianie, dobra. No to ja wiem. Wiem. O kurczę, wcisnąłem zły przycisk. Węgiel żywny? No. Mamy już siekierę. Możemy z tym jechać. Całe drzewo. Dawaj, całe drzewo nam się przyda. Okej, mamy drzewko. I tak, to robi się chyba w ten sposób. Opał jeden, reszta to. Dobra, lecimy. Wiem, co on zaraz powie. Trochę szkła, więc weźmy sobie to szkło. Czyli piasek. Co mogą łopaty, to nie wiem, czy jest sens robić z diamentową. Na pewno motyki to nie, ale łopata też chyba raczej. Chyba, że jakoś niezniszczalność. Dobra. Świetnie. O, właśnie o tym mówiłem. Piasek. Piasek. Węgiel. Trochę szkła. Dobra, my sobie w tym czasie zbierzemy trochę, bo to się jednak trochę robi. Mamy to. Przeróbmy to sobie trochę. Dobra. Mamy szkło. Drzwi. Mamy drzwi. Postawmy drzwi. Dobra. Drzwi. Źle. Zaraz zrobimy. Ciach. Znaczy bardzo duże drzwi. O. O. Nie wystarczy nam zaraz. No nie, nie. Teraz nam się skończy drewno. Dobra. W sumie szkła to będzie dosyć dużo, więc możemy tu sobie zrobić otwartą przestrzeń. I co? Tutaj. Ciach, ciach. Ładny domek. Tutaj też będzie okienko. Będzie. Ej, ty, rzeczywiście to mi się ciemno. Ja myślałem, że on tylko zrzędzi. Dobra, zaraz się to zrobię. To najważniejsze, nie zrobiłem sobie jeszcze miecza. Dobra. Świetnie. Sadzonka, dawaj, dawaj, dawaj sadzonkę. Dobra, czyli trzeba ściąć drewno. Może was teraz przepalimy. Nie no, bez przesady. Fantastyczna gra. Dobra, lecimy z tym. Przerabiamy to. Dlaczego gram Minecrafta na kanale poświęconym skanejsów? Bo to jest najbardziej zbliżona gra. Teraz co? Sadzonkę można przepalić? What? Ale jaja. Tego to nie wiedziałem. Żeby sadzonkę dało się przepalać. Okej, okay, wykorzystaliśmy teraz szkło. No i zeszły nam całe sadzonki. Nie, czekaj. Tak sobie myślę, że chyba jak tak zrobimy. Co? Aha. Okej. Okay. I kijek. Nie zmienimy kijka teraz. Mamy. Dobra, dawaj kijek. Kijek. To... O, jabłuszko. Energia odnawialna. Bardzo dobrze. I to. Bardzo pochodnie. Oświetlamy sobie. Domek. O, tutaj to sobie zbytnio nie oświetlimy. Dobra. Dawaj, dawaj sadzonkę.
Nie przeczytałem, co tam było napisane. A, to nic ciekawego, poza tym, że tam zaraz coś jest ciekawego. Dobrze, więc my się dzisiaj przejdziemy głównie po tym, co oni tutaj zaprezentowali. I resztę pozostawiam na ankiecie, gdzie będziemy dalej grać. No, i dobra, lecimy. Elektra, o tak. Bardzo lubię nią latać. Zobaczymy, jak mi się tutaj uda. Tutaj co mi się fajnie latało. Fajerwerki. So. No dobrze, to tak. Rzeczy potrzebne. A to co? Żarcie. Może się przydać. To się też może. To można odstawić. Czekaj. To się przyda. To już tak mniej można sobie stawić tutaj. Ale skrzynki się przydają. O, od razu. Chyba mieczek tam jakiś jest gotowy, więc nie trzeba przy nim skręcić. Sio. Nie będziesz mi się tu palił. No i witamy w naszym magicznym samouczku. Z jednego to są ciekawe rzeczy ukryte. Na przykład tutaj. Okay. O, tutaj. Proszę bardzo, stąd wylatują fajerwerki. Możemy sobie wziąć fajerwerki. I proszę. Mapa. Mapę warto mieć całą zapełnioną. Wtedy fajnie trofeum się dostaje. Dobrze, co tutaj jest? Fajerwerki. Fajerwerki ja przed chwilą już zrobiłem. Alchemia, okej. Dobra. Pewnie to się przyda. Dobra, nie wiem jak się z tego korzysta. I szczerze powiedziawszy, nie wiem naprawdę. Dobra, możesz zapełnić. Więc co mam zrobić? Czekaj, jeszcze raz. Dobra. O! Dalej, jak mamy ją zrobić? Będzie ci potrzebna butelka z wodą, magnowa krem oraz płomienny proszek. Dobra, czyli co? Płomienny proszek tutaj? I co? W ten sposób? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, lecimy. Robisz się i zobaczymy, co nam powstanie. Butelka z wodą powstanie. Zwyczajna mikstura, ok. I teraz dodajemy to. Aha. Nie. Czyli nie. Dobra, dawaj. Co nie wiem, kiedyś tego nie było. O, tego tutaj. Płomienny proszek. O, ale mi się zimno. Gdzie jest mój mieczyk? Zaraz po niego pójdziemy. Przecież wiem, że to nie jest to. Trzeba coś do tego dodać, tylko nie pamiętam co. Czekaj. To? Nie. 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 Tak, ja mam z tego korzystać, kurczę. Okej, dobra, nie umiem. Więc odkładamy wszystko, tak? Później się tym zajmiemy. Cio. Dobra, kolejne fajerwerki. A, to było to. Biblioteka. Nie wiem. Magiczny stół dodatkowych efektów. Wiem, korzystałem z tego. Dzięki niemu możemy robić fajne rzeczy. Takie jak zaklęty, na przykład mieczyk. Dobra, dawaj.
Weźmy sobie to. Czekaj. O, to. Szczęście, szczęście jest nie do tego. Zróbmy sobie trochę egzempli. Tak, wiem, że jak biblioteka jest dookoła tego, to zwiększa możliwości. Zastanawiam, czy to jest na full taka biblioteka? Może raczej tak. Dobra. No, kolejna rzecz mi tutaj pika. Niezniszczalność, odrzucenie. Dawaj, niezniszczalność, niezniszczalność 2, odrzucenie 1 i ostrość 2, ale ładny. No, powiem wam, że takiego miecza to jeszcze nie miałem. To jest naprawdę nieźle odjechany. Czekaj, czy nam tutaj coś się jeszcze przyda? To się może przydać. W takim razie to można wyrzucić, to też. Zaraz. Chociaż to jest chyba lepsze. Tak, to jest lepsze. Dobra, to sobie zostawimy. Czekaj, to wyrzucimy, wyrzucimy. I mieczek drugi, dobra. Dobra, dziękuję bardzo. I chwila przerwy, bo muszę zrobić coś. Dobrze, wracając, ponieważ zrobiło się ciemno. Bierzemy mieczyk w dłoń i wszystkim creeperom mówimy sio. O, blok szlamu, uwielbiam go. Pokażę wam, jak działa. On nie tylko działa dlatego, że podskakujemy. On daje dużo różnych ciekawych rzeczy, na przykład coś takiego. O, trampolina. Świetnie. To też jest fajne. Czekaj, co tu jeszcze jest? O, tam mi się podoba. Proszę bardzo. O, głowa czyhacza. Dobra. Proszę bardzo, założyliśmy sobie. Właśnie, swoją nogą. Witam was tutaj. Nie. Witam was tutaj, czyściczoma wizonosz. Czekaj. Tak, to dla mnie. Dawaj. Dawaj łapęcję. Nie, to nie ja. To inny youtuber. Jeżeli wiecie, o którym mi chodzi, to możecie powiedzieć. O, to działa. Bardzo proste. Bum i bum. Jeżeli ktoś chce widzieć, jak to działa, to proszę bardzo, mamy tutaj redstone. I tak, czerwony proszek może do zapoimienia. Tu są dwa tiknięcia, tu są cztery i trzy. Tu jest jeszcze po dwa. I wszystko ładnie śmiga. Dobra. Dalej, tu są... Ej, mój miecz. Gdzie to był? Skąd? O ty. Chodź tutaj. Coś jak kliknąłem. Dobra. Zabiliśmy kogoś. Szkieleta. Świetnie. Teraz zjedzmy coś, bo już jestem głodny. Nie. Dobrze, to magiczne urządzenie pokazuje nam... Teraz nie ma tutaj nic. Dobra, to jest mi zbędne. To chyba. Proszę bardzo. I... że się to przerzuca, co nie? Tak samo tutaj jest. A nie, tutaj to działa inaczej. Proszę bardzo. Pojawiło się. Dalej. No, wiadomo, że... Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Że z czegokolwiek sobie wrzucimy cokolwiek, czy na przykład tutaj szkło, to ono się tutaj pojawi i z którejśkolwiek strony tak samo. Czekaj. Jest jeden. Czekaj. Skrzynka. O, zobacz, teraz przeszło, tutaj jest już na dole. A kiedy włączymy czerwony ptaszek. Redstone. To nie pojawia się. Dalej, to jest bardzo fajna maszynka. A mianowicie, tam jest 64, tu jest 58. Kiedy klikniemy to, zaczyna się pojawiać. Kiedy to wyłączymy, zatrzymuje się. Dalej, trochę drewna może się przydać. Dobra, dawaj to. Dobra, trochę drewna jest. I zaraz wam powiem do czego. Nie. A bardziej o, w ten sposób. I lecisz. Szkło już mi nie jest potrzebne teraz. Już miałem pokazane. I proszę bardzo, teraz ta maszyna, dzięki czemu, jeszcze mamy skrzynkę, robi, tworzy nam węgiel.
Dobra, dajmy sobie tu skrzynkę i lecimy. Dalej. Co tu jeszcze jest? Dobra, tutaj leje już całe przerobiliśmy. O, mój ulubiony pokoik. Czerwony proszek. To tak, mamy tutaj. Wiem wszystko o nim, spokojnie, nie bój się. No może nie do końca wszystko. To jest zwykła skrzynia? Okej, okay, to chyba to są takie rzeczy. Ej. Właśnie, prawda? A właśnie, tutaj jest jakaś przydatna rzecz. Lampki. O, proszę bardzo. Ej, tagadary. Ja słyszałem tutaj kogoś. Ja wiem, że to jest Creeper. Tylko gdzie on, kurczę, jest? Dobra, wiecie, zaraz tu wrócimy, tylko pójdźmy się przespać. Słynnego, nie wiem ile ten odcinek trwa, ale chcę po prostu wszystko przerobić w jednym odcinku. Dziękuję bardzo. Dobra. Po prostu ten Creeper mnie tam trochę... Nie chcę tego wszystkiego dostać w trakcie prezentacji. To nie byłoby zbyt przyjemne. Dobra, wracając tutaj. Tak, no to tak wygląda redstone. Tu mamy właśnie tak zwane panele słoneczne przeze mnie. Może być panel słoneczny, panel nocny. O, gdzie jest mój miecz? Dobra, mamy. Tu jest zamknięte. To jest ten włas metalowy, o którym wam mówiłem. Jego nie można ręcznie włączyć. Mapa. Dobrze, i na górze jeszcze jest coś. No, tu jest to przejście. O, firebird. Natomiast z tej strony mamy tłoki. Bardzo przydatna rzecz. A, tu do firebirdków również. Ten tłok po prostu się tak działa. Teraz to nie ściąga. Okej. Okay. Dobrze. Idąc dalej. Beacon. O, nasz beacon block. W sumie nie wiem, czy tego nazwałem. Może jakoś z angielskiego. Natomiast to znacznik. To jest polska wersja. Mniej więcej to działa w ten sposób, że co? Idziemy sobie tutaj. Klikamy to. Nie. Czekaj. Idziemy to tu. Tu i czekaj, to jest jakiś mały beacon. Co oni tutaj dają mi? I na przykład chcemy przyspieszenie, szybkość. No nie, z tych rzeczy tak nie. Że możemy sobie dodawać, na przykład tutaj jest regeneracja. To jest bardzo fajne. Dobra, ale wzięliśmy sobie trochę. Jest owieczka. Uuu, owieczka, przydasz mi się trochę. Dobra, ile dałaś mi wełny? No jedną. Wiesz co? Dobrze, tak, tu mamy zwierzaki. Zwierzaki domowe. Dobrze. Czy coś tutaj możemy zrobić z wami? Tu są króliki. Owieczka, może to ta jedna co uciekła. Krówki, tak, te dwie owce i krowy z pomocą ściana można rozmnażać. Przy okazji się też za tą pójdą. Świnki za marchewkami. Wy za rybkami. Pieski... musicie przekupić za pomocą kości. Daj to. O, ale nie, tego nigdy mi się nie udało. Dobra. Więc tak można rozwiązać kury, albo po prostu zrobić to prościej, czyli tak, tak, ciach, ciach. I obydwie robią kurkę małą. Oczywiście dają też mi... O, jak są. Dobrze, dalej. Dalej są konie. Choć konie są tutaj błędnie zrobione. Ponieważ my możemy sobie... Na przykład tego chcemy. Co nie? I to działa w ten sposób, że musimy mieć pustą rękę i próbować ileś razy. Aż pojawią się nad jego głową... Gdzie ty jesteś? A, co ty taki uparty jesteś?
Serduszka muszą się nad nim pojawić. Ej, koń! No. O, pojawiły się serduszka, czyli jest już mój. Świetnie, dostałem kolejne trofeum. Dobrze, i proszę bardzo. Ej, ja mogę tak koniem się? A. Nie wiedziałem. O, mogę w ten sposób? Jakaś nowość. I jedziemy. Oczywiście możemy jeszcze na niego założyć zbroję. Jest tu jakaś zbroja? Znaczy była? Była. Ale jak się zakładało zbroję? No wiesz co, nie pamiętam. Dobra, nie chce mi się przypomnieć. Jak widzicie, nie chciał. Dobra, i skrzynka. Skrzynka nie jest mi potrzebna, tam było siano. Dalej. Konie nie wyjdą, muszę mieć dwa bloki. Dlatego ta zagroda jest nieprzemyślana. Dalej tak, to mamy zboże. Arbuzy, bardzo przydatne. To są buraki. Marchewki. I ziemniaki, ziemniaki najlepsze. Po ugotowaniu. Dalej mamy, możemy sobie pływać. Mamy wędkę. I to było właśnie na to szczęście. I co? No i czekamy na rybę. Szczerze powiedziawszy, nigdy mi się nie chciało na to czekać. Chodź, czekajcie, wiecie co? Możemy to wykorzystać. Pokażę wam, jak się... tak, tu są wieśniaki, no to wiadomo. Musisz mieć trochę emeraldu, żeby z nimi bawić się. Albo nie tylko. Dlatego najlepiej w wiosce zamieszkać. Zawsze ma się z nim dać. Natomiast tak, tutaj było na szczęście taka książka. Pokażę wam, jak ją można wykorzystać. O, szczęście 3, czyli bardzo dużo. I to się przydaje przy wędkach. No dobra. I tak, tutaj jest gościu. Tutaj handluje tam czymś. Świetnie, znamy kowadło. Natomiast, o, mamy książkę. W sumie to powinna być książka tutaj. I to tutaj. To nie w ten sposób działa. Nie. Okej, dobra, to nie. No to nie. Myślałem, że jako szczęście to będzie działać, że szczęście w łowieniu, ale to można inaczej zrobić. No tak, bo tu jest nasz beacon. Kurde, chyba się nie odzwyczaj. I tak, to zniszczalność wędki, o tak, no, ale nie, to jest mi niezbędne. Dobra, ale jakąś rybkę bym złowił. No to tak, tutaj mamy handel, w Minecrafcie walutą są emeraldy, o tam jest wioska, możemy pójść sobie jeszcze na koniec. I tu. Rybko, chodź do mnie. Tam, gdzie jest pluskanie, to znaczy, że tam jest ryba. Jest! Jest, to nie ma sensu. Wyłowiłem siodło? Jeszcze raz. Fascynujące to łowienie ryb. No w sumie wygląda takie prawdziwe. Ale jakaś aktualizacja ma się pojawić do Minecrafta z jakimiś rybami wodnymi, nie wiem, bardzo mnie to zainteresowało. Tylko czekam na to. O, weź, że jeszcze jakaś ryba, złów to. To sobie pójdę, dobra. Czekam jeszcze 10. Idziemy. No to nie ma sensu. Łowię siodło. Okej, okay, dobra, nieważne. No tutaj mamy łódkę. O, przypadkiem może sobie płynąć. To już jest dobra łódka, bo kiedyś jak rozwalało się łódkę, to się trzeba było na nowo złożyć. Chyba wiem, jak się korzysta z łódki. Kiepsko. No, podpłyniemy sobie tutaj. No tak, tam już zrobiliśmy wszystko. Tutaj mamy jeszcze golemy. No to pokażę wam też. Jeszcze jedna dynia. Ok,
Okej. No nie. Kurczę, kliknąłem tak. Aaaa, dawaj, dawaj, dawaj szybciej. O, dobra, już. Mamy golema. I jeszcze sobie zrobimy tego, bo ten też bardzo fajnie. Chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej lubię tego, bo ten zostawia zawsze ze sobą ślad śniegu, snowfall. O. I ochroniarz. Dobrze. I mnóstwo trofeów od razu na dzień dobry. To byłoby chyba już prawie na tyle. Oczywiście jest elektra, którą spróbujemy się przylecieć, chociaż zaraz. Sztandary. No sztandarów wam nie będę pokazywać, to chyba każdy wie poza mną. No i najważniejsze, czyli elektry. Okej. Zakładamy. O, proszę bardzo. Mam padelnę. I lecimy sobie. Stąd trochę nisko, ale dobra. Wow. No dobra, jakoś się leciało. Natomiast znacznie lepsze jest, jak jest dzień. To owszem, tak, jest lepiej, jak jest dzień. Dobrze, więc... Dobranoc. Co? Nie ma nocy jeszcze? Jakim cudem? Dobra, skoro nie ma nocy, to idziemy sobie... Jeszcze się raz przelecimy. Tylko tym razem wam pokażę coś lepszego. Czas lotu 2. Nie wiem, co chodziło. O, proszę bardzo. I lecimy sobie. Fajerwerkiem możemy się odpalić i jeszcze lepiej lecimy. No i możemy teraz poglądać, stworzyć lepszą mapę. Poglądać, jak wygląda z góry. Trzeba dużo jeść w trakcie lotu. O! Dobra, zaraz. Oj, nie pokazałem wam najlepszego. Zaraz, no musimy tam wylądować. Nie. I lądujemy. Zawsze kiepskie lądowanie. Najważniejsze, pociągi. Kolejki są najważniejsze przecież. Co? Lecimy. I jedziemy. O, taki krótki tutaj crash test. O, przez wioskę. Teraz przejdziemy się jeszcze raz, tylko się tu już zatrzymamy i tu zakończymy odcinek. O, tak wyglądają tory. Są chyba cztery rodzaje torów. Lecimy. O, tam można jeszcze sobie pojechać elektrą. Ale to jakbyśmy zostali na tym... Na tym, to wtedy będziemy latać. Wagonik. Dobrze, i teraz się jeszcze raz przejdziemy. Tym razem z zatrzymaniem. Czyli to był chyba ten przycisk. Tak. A, jakiś nowy budynek? Czekaj, co to jest? Nie poznaję tej chaty z Minecrafta. O, wieśniak. Wagonik. Co, ty bez mnie nie chcesz jechać? No dobra, to zostaniesz. Tu jest studnia, nie warto do niej wpadać, bo zazwyczaj się już z niej nie wychodzi. Ta wioska jest ewidentnie zrobiona pod... Wieśniak, przesuń się. Tu jest zazwyczaj skrzynka. Uuu, bogata skrzynka. Emerald się odwoł znowu. Dobra. Buty. Buty się przydadzą. Dobrze. To jest fajna wioska. Powiem wam, ogólnie wioski są zazwyczaj coś ciekawego. Nie? No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, możecie łapkę w górę, standardowo. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Oczywiście nie zapomnijcie o ankiecie. Tak, powtarzam się to już po raz trzeci. Ale po prostu chcę wiedzieć, na czym stoimy. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!